Przy większej liczbie przewozów wystawianie faktur może stać się uciążliwe. Jeżeli dla jednego klienta wykonujemy więcej zleceń, możemy wystawić mu fakturę zbiorczą. W prosty i szybki sposób zrobimy to w sekcji transportów. Abyśmy mogli wystawić fakturę zbiorczą, wszystkie zlecenia muszą być w tej samej relacji oraz na tego samego kontrahenta. Dodatkowo nie mogą to być dokumenty przewozowe. W bocznym menu wybierzmy transporty, dokumenty. Korzystając z filtrów ustalmy relację klient. W związku z tym wystawimy fakturę przychodową. W pól obok wpiszmy nazwę kontrahenta i wybierzmy go z wysuniętej listy. Zaznaczmy pola przy zleceniach, na które chcemy wystawić fakturę. U góry pojawi się niebieski pasek. Kliknijmy przycisk więcej, a następnie dodaj fakturę zbiorczą. Na ekranie pojawi się formularz. W pierwszym polu widzimy podsumowanie wszystkich wybranych zleceń. Obok wybieramy kontrahenta, na którego zostanie wystawiona faktura. Możemy jeszcze edytować listę zleceń, oznaczając te, których nie powinno tu być. Uzupełnimy pozostałe pola. Termin płatności, walutę, stawkę podatku. Na koniec kliknijmy przycisk Generuj. Pojawi się szczegółowy widok utworzonej faktury zbiorczej. Zmieńmy jej status na wystawiony, a dokument otrzyma numer. Faktura jest już gotowa do wysyłki. Dodatkowo w każdej chwili możemy podejrzeć wszystkie ładunki i zlecenia powiązane z tą fakturą. Wystarczy, że przejdziemy do zakładki Powiązane. Spodobał Wam się film? A może macie propozycję usprawnień przedstawionych funkcji? Dajcie nam znać w komentarzu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, dzwoneczku i polubieniu materiału.